Byliśmy z nimi, gdy wyruszali, jesteśmy, gdy wrócili. Fundacja Wolne Miejsce kolejny raz była w Buczy, choć po raz pierwszy organizowali dla ukraińskich dzieci półkolonie. Wyruszył z nimi także Jasiek Mela, niepełnosprawny zdobywca biegunów. W Ukrainie spotkał się nie tylko z dziećmi, ale również żołnierzami, którzy podobnie jak on stracili kawałek siebie i są po amputacjach. Fatima Orlińska. Wrócili do Polski mając w pamięci dziecięce uśmiechy, bo z takim celem wyjechali z Katowic do Buczy. Przez 5 dni organizowali dla dzieci pozostających w kraju objętym wojną półkolonie, by te choć na chwilę mogły zapomnieć o dramatach wojny i śmierci, które rozgrywają się tuż za ich plecami. Polskie półkolonie w Ukrainie Fundacja Wolne Miejsce zorganizowała po raz pierwszy i choć czas spędzony z tamtejszymi dziećmi obfitował w radość, to wiele z tych dzieci wciąż nosi w sobie traumy po stracie bliskich. Zrobiliśmy mnóstwo warsztatów, które im coś dały, coś zostawią im na przyszłość. Spalili na przykład swoje lęki na jednych z takich warsztatów i dużo dzieci wspominało te warsztaty, że to było dla nich ważne, że mogli napisać, czego oni się boją. Bardzo często wymieniali tam oczywiście Rosję i całą sytuację wojenną z tym związaną i mogli to spalić. I wychodzili uśmiechnięci z takich warsztatów. Oczywiście wiemy, że to jest tylko symboliczne, ale dla tych dzieci było to bardzo ważne. Wraz z wolontariuszami Fundacji Wolne Miejsce do Buczy pojechali psychologowie, którzy w odpowiedni sposób zaopiekowali się dziećmi. Pojechał również podróżnik i działacz społeczny Jan Jasiek Mela, którego świat poznał dzięki jego determinacji i pokonywaniu własnych słabości. I to właśnie jego obecność podczas polskich półkolonii cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieciaków. Jasiek przeżył tragedię w swoim życiu nie tylko tą, ale miał też spalony dom. I wtedy właśnie według jego relacji sąsiedzi zaprosili ich do siebie, gdzie mieszkali prawie rok czasu. Dopiero wtedy tak naprawdę ich poznali. Wcześniej to było dzień dobry, do widzenia. I myślę, że to jest taki dobry przykład naszych stosunków między Polską a Ukrainą. Dzisiaj, kiedyś te nasze relacje były różne, też było tylko na może dzień dobry, a dzisiaj okazało się, że pokazaliśmy się od tej dobrej strony. Jesteśmy tymi dobrymi sąsiadami, których przyjmujemy do siebie, tych, którzy potrzebują naszej pomocy, ale także jeździmy wtedy, kiedy potrzeba nas tam. Jak się okazało, wolontariusze Fundacji i Jan Mela byli potrzebni nie tylko dzieciom. Wracając z Buczy, wspólnie odwiedzili szpital, w którym przebywają dotknięci skutkami wojny żołnierze. Mężczyźni bardzo młodzi, jak i ci starsi, którym walka o wolność kraju odebrała nie tylko domy, ale ręce i nogi. Z żołnierzami po amputacjach kończyn Jan Mela dzielił się swoimi równie trudnymi doświadczeniami. Ja bardzo się staram gdzieś odnosić do swoich doświadczeń, nie tylko doświadczeń takich właśnie, że zobaczcie, tu bez ręki, nogi można włazić na szczyty, ale właśnie trochę wracać do tych trudnych momentów, próbować jakoś tak empatyzując z tymi osobami, właśnie przypomnieć sobie, jak ja się czułem wtedy, kiedy mi się świat zawalił, kiedy mi się wydawało, że to jest koniec absolutnie wszystkiego. I to, co wtedy najbardziej mi pomogło w tych momentach, to byli ludzie. To byli spotkani ludzie, to były przykłady osób często w podobnej sytuacji, którzy nie dzielili się ze mną swoimi teoriami, ale doświadczeniem. Pokazywali, zobacz, jestem w podobnej sytuacji, byłem w podobnym miejscu życia jak ty teraz, to ja byłem kiedyś, ale przeszedłem przez to. Podobnie trudną drogę do przejścia mają przed sobą zarówno żołnierze, ale i dzieci, do których wolontariusze Fundacji Wolne Miejsce będą wracać. Niewykluczone, że ponownie z Jaśkiem Melą, który chce angażować się w pomoc.